Szanowni, chciałbym streścić pierwszą część naszej lekcji. Otóż podsumowaliśmy naszą dość długą drogę, która zaczęła się jakby od analizy pojęcia ruchu, a no właśnie skończyła się, zaraz zobaczymy, na czym się skończyła. Otóż rozmawialiśmy o koncepcjach Arystotelesa, rozmawialiśmy o tym, jak Galileusz jakby podważył te koncepcje i zaproponował swoją własną perspektywę, zasadę bezwładności Galileusza. Stąd przeszliśmy do różnych obserwatorów, którzy obserwują ruch i wyodrębniliśmy tą specjalną klasę obserwatorów, jakim są obserwatorzy inercjalni. Rozmawialiśmy o względności ruchu. No i stąd o zasadzie równoważności, bo skoro tych układów inercjalnych jest nieskończenie wiele, to nie można i żaden z nich nie jest wyróżniony, to stąd zasada równoważności Galileusza mówiąca, że jakby opis fizycznego zjawiska jest taki sam w każdym układzie. Opis, nie przebieg jakoś, tak? Tylko opis fizycznego zjawiska, prawa fizyki są takie same we wszystkich układach inercjalnych. No i wykorzystaliśmy tą sztuczkę, to znaczy wykorzystaliśmy to, że można przejść do układu, z jednego układu inercjalnego, w którym wiemy, no choćby z doświadczenia, co się dzieje, do innego, żeby rozważyć odbicie piłeczki od nieruchomej i ruchomej ściany. No i okazało się, że przy odbiciu piłeczki od ruchomej ściany, która zbliża się w kierunku piłeczki, ta piłka zyskuje prędkość, a jeśli wprost przeciwnie, piłka goni ścianę, to tę prędkość traci. No i połączyliśmy to z tym, co wiemy o gazach, o cząsteczkowej budowie gazów, o tym, jaki jest związek pomiędzy prędkością poruszania się cząsteczek gazu, ich energią, z jaką się poruszają, a temperaturą. No i stąd mogliśmy już zinterpretować doświadczenie, które robiliśmy wcześniej o chmurze w butelce, tak jak ta, pamiętacie, jak ściskaliśmy tę butelkę, to kropelki wody, kropelki mgły parowały, ponieważ i butelka się robiła przezroczysta, ponieważ temperatura tej powietrza w butelce rosła. I to rzeczywiście to ściskanie miało ten sam efekt na cząsteczki gazu, jak tutaj odbijanie ich od tłoka, który porusza się w stronę cząsteczek gazu, w kierunku cząsteczki, w kierunku piłeczki. No więc to pomogło nam zrozumieć, jak sprężanie, w szczególności gwałtowne sprężanie, podnosi temperaturę. No i mogliśmy obejrzeć to w doświadczeniu. Nie mam filmu zwykowanego przez nas doświadczenia, ale tu jest film, który jest na YouTubie i jak go puścimy, widać tutaj ten tłok, znaczy cylinder ze szkła z tłokiem. Tu na dole jest odrobina bawełny, takiej rozdrobnionej. No i teraz zobaczymy, jak to. Really quickly. Watch this. Widać, że ta bawełna wybucha, prawda? Polecam wam obejrzenie tego filmu wybucha, ponieważ gwałtowne sprężanie podnosi temperaturę powyżej punktu zapłonu tej bawełny. No więc przekażę wam oczywiście link do całego filmu. Polecam wam go obejrzeć od samego początku, żeby sobie przypomnieć. A my podsumowaliśmy w ten sposób
całą tą ścieżkę, całe to rozumowanie, no i na końcu stwierdziliśmy jeszcze, że no właśnie to jest, w ten sposób działają silniki diesla, tak? Silniki, w których nie ma zapłonu, nie ma iskry, gwałtowne sprężanie, tłok gwałtownie spręża gaz do bardzo wysokiego ciśnienia, no, mieszankę powietrza z paliwem, powyżej temperatury zapłonu następuje po prostu detonacja, która odpycha tłok z powrotem i w ten sposób silnik diesla działa. Myślę, że niektórzy z Was jeżdżą, rodzice niektórych z Was mają samochody, które napędzane są silnikami diesla. Dziękuję bardzo.